Widzisz patomatma? Zostaw patolajka! Dzień dobry! Dzisiaj mam dla Was dwie historyjki, dzięki którym nauczymy się tych zajebanych procentów. Brzmi sensownie? No to zapraszam! Opowieść o piwie. Dobra, wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu ze znajomymi i macie w planach, no mówiąc kolokwialnie, zajebać się jak szpadle. du. -du, 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 -du. Który napój procentowy będzie skuteczniejszy w tym jakże ambitnym celu? No i dobra, no widzisz na półce dwa piwa, które mają po 300 ml. No, tyle zwykle piwa mają. Tylko jedno ma 4%, a drugie 10%. Które piwo jest mocniejsze? No, bez zastanowienia, odpowiesz, że 10% nektar bogów. Dlaczego? Pomyślmy tak luźniej przez chwilę. Czym różnią się te dwa piwa? Różnią się tym, że na te same 300 ml mają różną zawartość alkoholu. Czyli 10% oznacza więcej niż 4. Więc wybiera 10%, bo to urodziny ziomeczka nie wypada pizzomerka, nie? No dobra, no to idziesz do kolejki, i tak stoisz i ci się przypomina. Taki nagły stres, tak się ściska w brzuchu. W poniedziałek praca klasowa. I sobie myślisz, ja pierdolę. I tutaj pojawiam się ja. Jako biłan Kenobi wzywam cię do aktu szaleństwa. Istnej przygody. Zrób coś, czego nie robiłaś, nie robiłeś nigdy. Wyjmij zeszyt i rób notatki. Wyciągnij coś z tej lekcji i uwierz mi, że warto, zawsze to jedna rzecz do przodu. I trzeba pokazać tym siwym dziadom, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć. I niech się pierdolą. Dawaj, jesteś ze mną, no to jedziemy kurwa dalej. Patrz teraz, bo teraz bardzo ważny fakt, bez którego będziesz jak ślepy we mgle z klapkami na oczach po zmroku, a to nie jest zbyt fajne. Uwaga, mówię. Procent to inny sposób zapisania ułamka, który w mianowniku ma 100. Co to oznacza? Na przykład mamy te 10% piwo. Co to oznacza? No Możemy to zapisać zgodnie z tą zasadą, którą powiedziałem przed chwilą, jako 10 setnych. Co to oznacza? Tutaj u góry to 10 to jest ilość alkoholu, a tutaj na dole mamy ilość piwa. Czyli na każde 100 ml piwa przypada 10 ml alkoholu. Czyli mówiąc w skrócie, jak mamy 300 ml piwa, to ile alkoholu będzie miało, jak ma 10%? No to liczymy, że wiemy, że na każde 100 ml przypada 10 ml alkoholu. No to 300 ml to jest 3 razy 100 ml. I z każdego i na każde 100 przypada 10 ml alkoholu. Więc sumując to, otrzymujemy 30 ml alkoholu w piwie 10% o objętości 300 ml. A jak możemy zapisać piwo 4%? No podobnie, popatrz. 4? Setne. I co to oznacza? Że na każde 100 ml piwa, nie wody, piwa, piwo to jest woda i alkohol, i tam jeszcze inne składniki. Nie myl tych, nie myl tego tutaj, tego z tej setki z woną. No, na te 100 ml piwa przypada 4 ml alkoholu. Dlatego te 10% jest większe, bo na 100 ml całości przypada 10 ml składnika, którym jest alkohol. No, no to wiadomo, co wybrać, żeby się zajebać. Możemy jechać dalej. Jak to wszystko zapamiętać. Możemy zapamiętać tą zasadę w ten sposób. Popatrz, takie 5 setnych zapisujemy jako 5 i teraz uwaga. Jedynkę zapiszemy jako po prostu kreskę, a te dwa zera jako takie okręgi. Widzisz, mamy jedynkę, 0,0 zero, zero. I to oznaczałamy, który w mianowniku ma setkę. Jeszcze raz. Jedynka z tej stuwy 0, 0. Dobra, czas coś kupić, nie? Jak mam być szczery, to procenty to nie tylko alkohol. Jeszcze trzeba sobie kupić jakieś nowe szmatki z Ali Ali, A przecież przecen tam aż nadto dojebali. No to rozważmy taki scenariusz. Wchodzisz na neta i widzisz męską koszulę w kolorach tęczy. Myślisz sobie, o ja pierdolę, bo kosztuje 400. No ale na szczęście masz bon na 5% otrzymany od tej pani, która rozdaje ulotki. Przynajmniej próbuję, bo i tak każdy ją unika. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak boją. Ludzi, którzy rozdają ulotki. Nie wiem, nie mi to oceniać. No dobra, ale ile nam ten bon zbije z ceny? No pomyślmy wspólnie. Co oznacza 5% przeceny produktu, który kosztuje 400 zł? Przede wszystkim to nasze 5% będziemy musieli zapisać jako te jebane 500. Co to oznacza? Że na każde 100 zł ceny. Przypada 5 zł obniżki, czyli tak, jak mamy cenę 400 zł 400 zł. To w tej cenie mamy 400. No jak dodasz to, to dostaniesz te 400 zł. I tak i na każdą stówę przypada 5 zł obniżki. Czyli w sumie przypada nam na 400 zł 20 zł obniżki. Jak to możemy zapisać? 400 zł razy 5% i to się równa 400 zł razy 5setnych, i popatrz, że tutaj skróci się ta setka, tu będzie 1, a tutaj będzie 4, i 4 razy 5 to jest 20, i to jest to samo co tutaj. To jest 20 zł. Czyli 5% z 4 stów to jest 20 zł. I pozostało nam tylko odjąć te 20 zł. Dlaczego odjąć? Ponieważ jest to obniżka. Czyli ścinamy cenę, czyli odejmujemy od ceny jakąś sumę. W tym przypadku 5% z 400. Czyli mamy tak: 400 zł odjąć. 5% razy 400. I tutaj wiemy, że to. Jest równe 20 złotych, a tutaj jest minus. Uwaga na ten minus. Tutaj poprawię go. Czyli wiemy, że to jest 400 zł, minus 20 i daje nam to suma sumarum 380 zł. I gitara! Ale w tym momencie słyszysz, jak ktoś puka. Znasz to pukanie, Tylko jedna osoba tak napierdala w drzwi, jak na budowie. To twój ziomek. Podchodzisz do drzwi i mówisz hasło! A on na to, we nie widzi widzi skizy z Telebimku. Tak, to na pewno on. Wchodzi i mówisz mu wszystko o tej przecenie. On wspomina o kuponie na 20% obniżki. O kurwa, ale jazda. Dobra, to trzeba policzyć, ile zbije nam to z ceny. Do dzieła. No to tak, mamy już obniżoną cenę o 5%. Tutaj jest, to jest 380. I teraz chcemy policzyć 20% z 380. No ale tutaj pojawia się problem. Zobaczmy jaki. 380 nie podzielimy tak łatwo na równe stówki, popatrz. 380 możemy zapisać jako stówkę, stówkę, stówkę i 80 z. Wiemy, że 20% to jest 20 setnych, czyli na każdą stówę przypada 20 zł. No to tutaj mamy 20, tutaj mamy 20, tutaj mamy 20, tutaj mamy 20 a tutaj ile? No właśnie, tutaj już trzeba policzyć metodami matematyki. Zobaczmy. Liczymy 20% z 80, czyli 80 razy 20%. Wiemy, że to jest, to oznacza, że te 20 jest dzielone przez 100, czyli piszemy równa się 80 razy 20 setnych. I co teraz? A chcemy zrobić taki myk. Zapisujemy 80 dzielone przez 1. No ile mieści się 1 w 80? 80 razy. Czyli 80 pierwszych równa jest 80. Możemy tak robić. Ale co to nam da? No popatrz. Jak mamy taką sytuację, ułamek razy ułamek, to mnożymy licznik razy licznik, czyli to u góry i mianownik razy mianownik. To się równa mamy 80 razy 20 przez 1 razy 100, to jest 100. 80 razy 20 to można policzyć na kalkulatorze i tak jak takie coś no tutaj mamy taką sytuację, że po prostu skreślamy te dwa zera i otrzymujemy 16 zł czyli 20% z 80 to jest 16 złotych piszemy to, no i dodajemy to wszystko, cyk, 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 ile otrzymujemy 20, 40, 60, 76 zł. czyli od tych 380 musimy odjąć 20% tych 380, a to, jak policzyliśmy, jest równe 76. Czyli mamy 380 minus 76. A to jest 304 zł. No nieźle to zbiliśmy. No to kupujemy, zamawiamy i git, jeszcze paczka za darmo. Ale teraz. Łapie nas rozkmina. A co jeśli byśmy mieli zamiast tych dwóch bonów na 5, a potem na 20, po prostu jeden bon na 25%? Czy to wyjdzie tyle samo? No, zobaczmy. No to z tamtych jebanych obliczeń mieliśmy z 400 zł, 380, czyli to było minus 5%. Następnie mieliśmy minus 20% i mieliśmy 304. Dobra. Teraz. Policzmy z 400 minus 25% i zobaczmy czy dostaniemy 304. Dobra, czy tak. Zapisujemy to jebane 400 zł tym jebanym kurwa sposobem, czyli setka, setka, set, set, setka. I na każdą setkę przypada 25 zł. I tak, plus, plus, plus równa się 100. Czyli od 400 trzeba odjąć 25% 400 Czyli tutaj jest mnożenie, zapamiętaj. I 25% to jest 25 setnych. Czyli jak mamy tutaj, on napisze 400 minus 25 setnych razy 400. Czyli tutaj robię to, co tutaj zrobiliśmy, i powinno nam być 100. No zobaczmy. Tutaj się skreśla, zostaje 1, tutaj 4, 4 razy 25 to jest 100. Czyli 400 odjąć 100 równa się jebane 300 złotych. Co to kurwa jest? Dlaczego? Wyszło nam mniej. No zobaczmy, pójdźmy do góry. Mamy 300. Przecież minus 25% wydaje się mniejszą obniżką niż najpierw 5%, potem 20%. Tutaj rob... dzieje się więcej, nie? Ale ubywa mniej niż tutaj, 4 zł. No tak można ludzi robić. Tak, wiesz, psychologicznie do tego podejść. No obniżamy tutaj minus 5%, potem minus 20%, czyli w sumie. A, a to nie jest prawda. W sumie nie obniżyliśmy 25%, tylko najpierw. 5%, a potem 20%. Nie możesz tego sumować. Nie możesz. Jak ktoś ci mówi, że przecenia 400 zł najpierw o 5, a później o 20, to nie jest to samo do jasnej kurwy, jak o przecenianie o 25% za jednym zamachem. Dziękuję za uwagę. Patomatma do usług.